Cześć, witajcie, fanatycy wirtualnego wędkarstwa. To znowu ja, Muszka w Austrii. Dzisiaj walczymy z turbo zarabianiem kasy na unikatowych, medalowych i zwykłych boleniach na jeziorze. Na rzece Tyber. Tak jak tu widzicie, udało mi się złapać bolenia na mojej ulubionej nocnej miejscówce, o której powiem za chwileczkę. Jak widzicie, tutaj macie koordynaty, od razu na szybko wam podaję koordynaty. Podczas robienia tego gra mi się skraszowała, bo było przejście między dniami i tutaj mapa mi zawisła, nie mogłem nic zrobić, nie mogłem wyjść z niej. Dlatego zacznijmy od miejscówki, gdzie ja wędkuję w ciągu dnia. A więc jesteśmy na pierwszej miejscówce. Miejscówka ta to jest most. Zobaczcie, tutaj mamy most. Most na Tybrze. Gdy tylko pojawimy się na nim, odwracamy się w lewo, idziemy do końca mostu, schodzimy tutaj na dół. O, jak tam słońce pięknie w twarz bije. I zaczynamy tutaj wędkować. Dla mnie jest to miejscówka tylko i wyłącznie na ciepłe dni i w ogóle na godziny dzienne. W nocy tutaj nie wędkuję, aczkolwiek znam mnóstwo ludzi, którzy właśnie preferują tylko i wyłącznie tą miejscówkę do połowu bolenia na spławik czy na to grunt, czy na grunt i wędkują tutaj w tym rejonie, czy w dzień, czy w nocy. Jeśli chodzi o mnie, ja wędkuję tutaj tylko i wyłącznie w dzień i wędkuję tylko i wyłącznie tutaj w tych oto dwóch miejscach. Tak naprawdę nieważne, czy ja rzucę w tą boję, czy w tą boję. Staram się ten teren tutaj obławiać. Mamy branie? Nie. I teraz, aby wam bardzo, bardzo, bardzo ułatwić, to macie tutaj koordynaty tych dwóch bój i wyznaczcie sobie taki mniej więcej rewir. Pierwszy koordynat boi to tutaj wam się pojawia w lewym górnym rogu. To jest pierwszy koordynat. Drugi koordynat jest tu. Skoro jesteśmy przy tym boleniu, to powiem wam, co ja używam do połowu bolenia. Tak naprawdę tylko i wyłącznie dla mnie jedyną słuszną przynętą są żywce Shiner. Z braku laku mogą być małe żywce, po prostu. Z haczyków, na jednych zestawach mam haczyki 1.0, na drugim, na tym mocniejszym, gdzie nastawiam się na unikaty, na medale, używam haczyka 2.0. Taki mam oto zestaw boleniowy. I tak jak mówię, w dzień łowię tutaj, a w nocy zaraz się tam przeniesiemy, bo z początku filmu już widzieliście tego unikata. Tam idzie naprawdę fajne ryby połapać. Ale chciałbym wam to pokazać właśnie za dnia, w jaki sposób tam dojść i powiedzieć kilka słów. Ok, ja zwijam wędki. Widzimy się za chwileczkę. A więc dobra, sprzęt mam zwinięty. Czas teraz się udać na naszą miejscóweczkę. Jest to zachodni Tyber. Logujemy się. O kurczę, co tu robi Sargon? On przed chwilą był pod mostem i tutaj teraz wędkuje. Interesujące. A my idziemy od niego w lewo. Pozwolę sobie teraz troszeczkę przyspieszyć czas, ponieważ to jest długi spacerek. I szkoda waszego czasu. Już powoli dochodzimy. Tutaj jest charakterystyczna góreczka. W tle widzimy już kawałki mostu. Musimy na niego wejść. To jest stary most. Wchodzimy na niego
Idziemy do samego końca i jak już widzicie tutaj po prawej stronie markery. Musimy zejść z tego mostu na prawo. Od razu się rozkładamy. Ja już się nie będę rozkładał, nie będę wam pokazywał jak ja łowię. Tylko powiem wam kilka słów, zaspoileruję moją ulubioną, nocną miejscówkę. Po prostu ja tutaj uwielbiam w nocy wędkować. W dzień nie wędkuję, bo mi się nie opłaca, uważam. Teraz tak jak widzicie, tu koło tych drzew sobie schodzicie. Macie trzy boje. Zestawy takie same jak na poprzedniej miejscówce. O, zobaczcie jak żywiec sobie pływa. Trochę pływa, trochę nie. Ok, przejdźmy. Tutaj macie mapę. Od razu ode mnie dostaniecie. 826073851. Pierwszy marker. Drugi marker z unikatowym boleniem. Tu wam się pojawia. Następny marker z medalem. Tutaj. Kasujemy, co tutaj jeszcze mamy. Aha, tak. I to byłoby wszyściutko. Teraz słuchajcie tego. Tak naprawdę wszystkie ryby występujące tutaj i interesujące nas, oprócz węgorza, o węgorzu będzie na pewno następny króciutki materiał. Myślę, że w niedzielę on się pojawi. I brakowałoby jeszcze, żeby wam nagrać materiał o karpie. To nic specjalnego. Płocie, pstrągi, 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 pstrągi. O sumie. O medalowym sumie, który ma ponad 14 kilo. Jeśli chcecie, abym nagrał o nim materiał, to piszcie tutaj w komentarzach pod filmem. Brawo, sum. I oczywiście lajkujcie ten film. Jak pojawi się 10 komentarzy brawo sum, to wrzucam tutaj na swój kanał materiał dotyczący medalowych sumów na rzece Tyber. Najprawdopodobniej będzie to połów z Łodzi, żeby było interesująco. Ja wam dziękuję, pozdrawiam was i do zobaczenia.